Ja oczekuję i wymagam, żeby nie było wypadku, że ja coś próbuję wytłumaczyć i nie jest zrozumiane i nie jest jasne. To znaczy również, że ja nie oczekuję bynajmniej, że wszyscy obecni muszą w przyszłości temu system dalej kontynuować. Jest wolna ręka, jesteśmy w demokracji i możemy robić, co nam się podoba. Natomiast ja miałem polecenie i zobowiązanie przedstawić system, którym ja trenuję, jest tu w Kanadzie i który wprowadziłem. Żeby się nie bardzo powtarzać jutro i mniej gadać, jutro będziemy robić pracę przygotowawczą do skoków. Ja zacznę tą pracę od najniższego szczebla. Mieszkaliśmy na wsi, bo mój ojciec miał posiadłość ziemską i my wszyscy moi bracia, bo ja, nas było czterech braci i siostra. I myśmy w ogóle nie mieli nawet na ten temat wypowiedzi, czy chcemy, czy nie. Mój ojciec uważał, że każdy, kto mieszka na wsi, to konno mu jeździć musi. I myśmy od najmniejszych, od po samego początku życia, myśmy zapoznali się z końmi. A właściwie, ja nawet nie pamiętam, ja mam fotografię, którą posiadam, z datą 11 sierpień 1911. Ja jestem na Kucu. A urodziłem się 13 września 10 roku. Z nim miałem roku jeszcze. I to był taki ogierek w wielkości tych Szeslandów, co są tutaj. Ale wcielony diabeł zupełnie. Absolutnie nikt nie mógł na niego wsiąść, zrzucił każdego. Nawet w czasie wojny, i to jest w tym filmie, o którym wspominałem, nawet jest umieszczone, że przyszli Niemcy, bo myśmy byli pod zaborem rosyjskim, koło Kalisza. I jak przyszli Niemcy, to naturalnie weszli tam do posiadłości moich rodziców. I ojciec mój założył się z tymi Niemcami, że nikt nie przejdzie przez podwórze na tym Kucu. I taki dryblas Niemiec okraczył go naokoło, wsiadł na niego i rwał jego. A ten się rzucił na ziemię, dosłownie ten Kuc, dosłownie. No to jego podniósł, wsiadł na niego z powrotem, ale tak uważał, że się nie podniósł, jak on ten koń, ten kucyk odpalił i pełnym galopem, a był taki stawek, nieduży zresztą, śmierdzący dosyć wody, i ten buch, ten staw, razem z tym szwabem. Szwaba mało szlak nie trafił zupełnie. Wyciągnął pistolet, chciał go zestrzelić. No ale na szczęście inni Niemcy mu nie pozwolili. Ale to taki, tego diabeł był. A ja, niecałym roku, wsadzili mnie na niego, trzymałem za grzewę, on się mu się bardzo podobał. A mojego brata starszego 2 lata, to zrzucił natychmiast. A ze mną chodził sobie wszędzie spokojnie, nawet ani uzdy nie miał, ani nic innego. Ja sobie trzymałem go za grzewę, a ten łaził. I doskonale. No i co za to były początki. Proszę zwrócić uwagę na jedną specjalną rzecz. Kontakt z pyskiem wykonany w sposób łagodny przy rozluźnionej ręce stwarza prostą linię od łokcia do pyska konia. I to jest wykładnikiem dwóch elementów. Kontakt i rozluźniona ręka. I innej pozycji nie ma. W szkole, pamiętam, kiedy prowadziłem kurs we Francji, nie we Francji, tylko w Quebecu, przyleciał do mnie jakiś Francuz, który był edukowany specjalnie w ujeżdżeniu i pyta mnie się, ile pozycji ręki pan ma? Ja mówię, no tu się dyskwalifikowałem kompletnie, bo gość oczekiwał co najmniej 5. Przed tym kłębem, poza kłębem, ale jeszcze nie wiem jak. Nie próbowałem nawet zapamiętać. Ja mu powiedziałem, że ja tylko jedną uznaję, to znaczy prostą linię, łokieć, pysk, to odwrócił się z niesmakiem i sobie poszedł ten durin do piwa. W 18 roku chyba, albo 17 jeszcze, mój ojciec kupił od Niemców, nie, w 18 chyba, nie, przed 17. Kupił kuce niby to. To były tylko kozackie koniki 2-latki.
Na przemianie nigdy ksiodła nie miały. I one dostały dane nam w prezencie, na gwiazdkę w 17 roku. No więc ponieważ to bolszewicka akurat była ta wtedy rewolucja, myśmy nazwali je bolszewiki. No i na te bolszewiki musieli sami oprzątać, nie wolno było nikomu pomagać, a one gryzły, kopały, Pan Bóg wie co. A na wiosnę musieliśmy na nie jeździć. No wie Pan, ja mu powiem szczerze, że mnie żołądek bolał, bo ja spadałem codziennie co najmniej 5 do 10 razy, albo i więcej. A jeździmy na oklep. Więc tylko się wsiadło, to ja zaraz zwalił. Pony przyzwyczaiły się trochę, no ale przy każdej okazji to sobie brykły ja, mój brat i ja. Ja miałem żołądek bolący. No ale się przyzwyczaiły, pomalutkie. Potem był taki urzędnik, był oficer kawalerii rosyjskiej, który nas uczył. I nas poduczył zupełnie dobrze. A między innymi poduczył te bolszewiki. Więc umieliśmy kłaść na ziemię na przykład. Potem robiło się rozmaite cuda. Na przykład kładliśmy sinci z tymi kucami w chwastach koło drogi, a potem nagle wyskakiwał, jak ktoś przejeżdżał i popół był straszny specjalnie, więc Żydami tam, bo tam było, wszystkie te miasteczka były pełne Żydów przecież. Ja pamiętam, żeśmy przyjechali, jechali do innego posiadłości moich rodziców i w samych tych Błaszkach, na samym rynku, położyliśmy te kuce, siedzieli na nich, jedli sobie jakąś kanapkę, a Żydki naokoło, wszystkie naokoło, tłum zupełnie oglądały, jak co my robimy. To było tak zabawne, ja do tej pory się śmieję. Poproszę jeźdźców tutaj bliżej mnie. Proszę przejść do wstępu, a ja proszę tutaj. Jest parę rzeczy, które chciałbym przypomnieć, nie tyle wytłumaczyć, przypomnieć. Ręka szła niepotrzebnie na dół. Dla się u pani. Proszę pani, jak pani na imię? Beata? No ja słyszę nawet tak dalej. Beata, tak? Tak, no, dobrze. Pierwszorzędnie. Proszę nie obciągać ręki na dół. Jeżeli koń uciekałbym do góry, przetrzymać chwileczkę i wyczekać do momentu, kiedy koń znudzi się tym i opuści. Jak tylko ruszy pys do dołu, natychmiast zmięczy rękę. Proszę pamiętać o tym, że koń wykonuje to, co ja żądam, on musi być natychmiast nagrodzony. I zmiękczenie ręki jest już pierwszą nagrodą. W 20 roku, kiedy było armia konna Budziennego szła na Polskę, wtedy robili pospolite ruszenie dosłownie, zupełnie jak za staroświeckich, średniowiecznych czasów. No ale tak, myśmy zdecydowali z moim bratem, mój brat miał 12 lat, ja miałem niecałe 10, że my też idziemy. Zrobili nam mundury, mieliśmy takie, co prawda tylko bluzki, ale z pasem. Spodnie to ja nie wiem, czy były krótkie, czy były długie, ale w każdym razie formowało się 203 pułk ułanów ochotniczo w Kaliszu. A myśmy jakieś 20 parę kilometrów byli. To myśmy dołączyli i poszli razem z ojcem i znam jeszcze paru kilkunastu chłopców młodszych na koniach. Jechaliśmy do tego 203 ułanów. I siedzieliśmy tam coś przez 2 tygodnie. To moja matka zupełnie z ojcem mówi, no stary zwariował zupełnie. A ojciec mówi, przydadzą się, czemu nie? Trzeba mają być. A teraz idziemy, pół chodzi na front. I nam każą wracać. To myśmy z moim bratem orzekli, że my nie wracamy. Schowaliśmy się w wagonie z końmi, bo to transport kolejowy wszedł. I no, wpakowaliśmy się w słomę i nie przeoczyli. Ale jak pociąg ruszył, jak zaczęli szuflować tymi wagonami, to konie zaczęły tam troszkę wariować, to musieliśmy wyleźć z tego. Ale pociąg był w ruchu. Tylko trzeba trafić, że idzie akurat przez środek posiadłości moich rodziców. Bo tam zwolnili spokojnie, w nocy, o 11 w nocy nas za łeb wyrzucili z pociągu. No, ja myślę, byłem zrozpaczony, byłem trochę zupełnie. Wróciliśmy, jednak się nasza ochotnicza służba wojskowa skończyła szybko. Teraz, ułożenie nogi i ułożenie ciała. Proszę pamiętać o tym, że to jest kwestia wyczucia, a nic więcej. Ja mogę ocenić, czy wzięcie któryś z was, moi panowie, jako trenerzy, może ocenić tylko w jeden sposób. Czy jeździec się usztywnia, czy nie. Jeżeli usztywnia się, to znaczy jego pozycja i długość siemion jest niewłaściwa. Teraz, nie ma wątpliwości, że do skoków siemiona krótsze są więcej skazane niż za długie.
za krótkie są mniejszym błędem dla mnie niż za długie. Natomiast na pracę bez przeszkód raczej za krótkie szczemia są większym błędem, aniżeli za długie. Teraz, ja już przedtem mówiłem i powtórzę jeszcze raz, że radzę dokładnie zdjąć szczemiona z pociskami przy pierwszej okazji, wyciągnąć jedno przez drugie i przekonać się, czy te dziurki, które używacie w tej chwili, są, odpowiadają równości szczemion, czy nie. Ja jako dziecko jeszcze prawie, jeszcze w korpusie kadetów, w 15, w tym były urządzone we Lwowie zawody konne. I tam zjechało się najlepsi jeźdźcy wtedy w Polsce przyjechali na zawody. I to było pierwsze, jak ja widziałem. I był korpus dla, był konkurs dla kadetów. Ja pamiętam, pojechałem na dwóch koniach, na pierwszym koniu nie skoczyłem nawet pierwszej przeszkody. Mimo, że ja tak klasa doskonale skakała. Taki byłem zemocjonowany, że zupełnie niewiarygodnie. Na drugim koniu tam mnie ten instruktor nasz, to był któryś z oficerów, nie pamiętam, który. O, wstarcałaj, mówię, sparaliżowało cię, czy co, skapcie, tak klasa skakała świetnie zawsze, a tu musiał pierwszą przeszkodę stanąć. Nie zatrzymałem sam, dosłownie, źle jechałem paskudnie. Na drugim końcu już pojechałem dobrze. Ja wtedy, patrząc na takiego właśnie Kapuścińskiego, Zgorzelski tam był, potem Korytkowski z tego, z 13 łanów, Suzański nie był. W każdym razie masę takich potem bardzo znanych jeźdźców. Ja sobie wtedy postanowiłem trzy rzeczy, które ja muszę w życiu osiągnąć. Pierwsze, jeździć w ekipie polskiej. Drugie, zdobyć virtuti militari i dowodzić pułkiem. No i wie pan, marzenia dziecka, to się rzadko kiedy, powiedzmy, ziszczają naprawdę. No, ale mnie pan Bóg pozwolił, żebym osiągnął wszystkie te trzy rzeczy. Proszę się rozjechać teraz na w całą jeżdżalnię. Proszę zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Pochylenie do przodu, zwrócić uwagę, wie, kiedy jest swoboda utrzymania równowagi. Druga rzecz, zachowanie kontaktu z pyskiem, nie przez żadne piłowanie ręką czy ruchy ręką, tylko proszę rękę utrzymać jak najspokojniej w łagodnym ułożeniu. A poprawa łba musi nastąpić przez przetrzymanie chwileczki, a potem oddanie bez stracenia kontaktu. Niestąpnym nowym dowiaduje się, że jestem wyznaczony na, jako jeździec indywidualny w Warszawie. W 1933 roku. Ja poszedłem do ulicy pułku i mówię, panie pułkowniku, ja nie mam tam co szukać, przecież ja, moje konie nie są gotowe w ogóle do tego. No więc jakby mnie wykręcili. Ale w 1934 roku już nie mogłem. I musiałem jechać. Pojechałem pierwszy konkurs, jaki był w Warszawie, to a wszystkie konie, które nie startowały w Warszawie przedtem. Więc wszyscy Niemcy, wszyscy Włosi i wszyscy Francuzi jechali. No i nasze konie polskie również. I ja ten konkurs wygrałem na Warszawiance. Pierwszy konkurs, jak w życiu jechałem i wygrałem. Potem nadchodzi ten konkurs marszałka. Ja muszę jechać na dwóch koniach w tym, licząc się uważnie. Miałem trawiatę, która była już przygotowana i zaskoczyła poważnie. A ja biorę, zapisuję Hanum i warszawiankę. No potem czemu Hanum? Ja ona pierwszy raz w ogóle w życiu widzi jakieś poważne parkury. Nigdy na nie skoczyłem więcej jak 1,20 m w cenie. No i próbowałem, bo wydawało mi się za mało. Ale przed tymi zawodami przychodzi mój przyjaciel, porucznik Czerniawski, mój serdeczny przyjaciel, trochę starszy, mówię, słuchaj, pamiętasz, dwa lata temu zrobiłeś umowę z Maksem, to znaczy porucznikiem Tuskim, że pojedziesz marszałkę po konkurs w Warszawie? Ja mówię, a co to jest? 1,60 m. Moje poważne parkour, no mówię, najcięższy jaki jest w Warszawie. No, to trzeba spróbować, że ta Hanu może coś kolejowe skoczyć, nie skończyć na pierwszej przeszkodzie, tak? Zawody, bo konkurs ciężki, nawet 50. No więc ja pojechałem na ten konkurs z trzema końmi.
Warszawiankę, Trawiatę i Hanę. I na tej Hanę jadę pierwszy. Bo trudno było bardzo z niej przesiąść się na duże, na dużego konia nie było źle, ale z dużego konia na nią to było bardzo przykre. Bo jak na pierwszy rzeczywiście. No i jadę parkour i jest okrzer. 1,50 m rozpięty. Ja już przy oglądaniu myślę, jak ja na tej Hanum to mogę skoczyć, to ja nie wiem. No skoczyłem na treningu, jakieś przeszkody 1,50 m nawet, ale nie tak rozpiętości. Ja najeżdżam na ten okrzer, ja myślę, nie skoczę. Pociągnąłem troszkę, skręciłem, zrobiłem kółko, ale myślę, po coś cholera przyjechał, żeby próbować, tak? To znecha, jak skoczyła, to ja się z takim zapasem. No skończyłem parkour bez trącenia. Dwa konie, warszawianka i jeszcze jeden koń przeszły czysto, jakiś z artylerii. No w rozrywce ja wygrałem, a na niej byłem trzeci w tym dziennika poznańskiego. Więc w Warszawie już jechałem z pełną pewnością siebie. I czysto przejechałem cały parkour na niej, tylko na bankiecie było zeskok przez przeszkodę. Ona w życiu nie skakała nic takiego. I na bankiecie ona stanęła przy zeskoku. Zamiast popchnąć do przodu i strącić, to ja się cofnąłem, próbowałem zeskoczyć i też strąciłem. Zarobiłem 7 punktów karnych. Warszawianka przeszła czystą, dwóch Niemców, jeden przeszedł czystą, a drugi z tym, z jednym strąceniem. Ja 7 punktami karnymi byłem trzeci. To Pruski napisał, że tam o tym konkursie, w tej swojej książce, że tam już nie wiem kto wygrał. Bo była nagroda honorowa marszałka Piłsudskiego. To była szabla, ślicznie inkrustowana i w takim jeszcze etui, piękna rzecz była. I ja to dostałem. Coś zażąda, pomyśleć, czy koń jest gotowy do tego, czy nie. A potem, wykonując, powiedzmy, nawet ten głupi zwrot na przodzie, ustąpienie pod naciskiem łydki. Dlaczego to jest ćwiczenie dla mnie bardzo ważne? Bo jeżeli koń ustępuje od jednej łydki i od drugiej, jeżeli ja nacisnę obydwie łydki w tym samym czasie, to on nie ma wyboru, tylko może iść tam, gdzie ja od niego żądam, żeby szedł. Jeżeli ja mu pozwolę wodzą. Jeżeli wodza, napcisk na pysk, zmiękczy się leciutko, a to są drobne, bardzo delikatne rzeczy, ale wystarczy otworzenie palców i ręka się zwiększa. Wtedy koń jest zachęcony do ruchu do przodu. Na tej samej zasadzie jest zrobione cofnięcie. Zanim poszedłem do grupy olimpijskiej, to już byłem na 3 czy 4 międzynarodowych zawodach z pułku. Pojechaliśmy a reszta to byli wszystko z Gruzią, instruktorzy. A ponieważ ja miałem takie dobre konie i to 4, dlatego mnie zabierali cały czas. Ale ja nie miałem prawa być jeździć jeszcze wtedy tak dużo jak byłem. Ale na przykład tak, w Belgii, w Spa, w 1935, na Puchar Narodu wyszły 4 córki rycerz porno. Ja mówię, to jest jeden z największych zaszczytów, jaki miałem w jeździectwie, kiedy do samej ekipy, to jest samej, już w 1934, członkowie ekipy był Lewicki, Szosland, Czerniawski i ja. Dwóch z 17 głanów na to będę w ekipie. Ale Szosland to dla mnie był zaszczyt, to był mój instruktor, którym ja zawdzięczam moje znajomości jeździeckie w pierwszym rzędzie. Bo resztę nauczyłem się właśnie na własnych błędach i na własnej praktyce, jako już zawodowy, zarabiający na kawałek chleba w Kanadzie. Ułożenie ciała absolutnie pionowe. Proszę, głowa do góry, tak, ręka miękka, dobrze. Dobrze, następny, ale nie ruszaj, póki ja nie każę. Dobrze, proszę, jak pana imię jest? Witold? Witold. Dobrze. Rozluźnij się troszeczkę więcej. Tam to troszeczkę, nawet niech pan się troszeczkę odchyli do tyłu. Tak, żeby czuć rzeczywiście podsiedzeń. Dobrze, i dołączać do ostatniego. Następny. Warszawianka była w fenomenalnej formie.
ona płynęła zupełnie przez przeszkodę. Do metra 70 to nie trąciła przeszkody. Ja muszę oddać, przyznać, że Królikiej pod tym względem przygotował doskonale. Jak skoczyłem pierwszą, ona skoczyła przed tą drugą, a tam był rów bez wody zresztą. I ona jedną nogą oberwała się. Z rów padła. I wtedy naderwała sobie zresztą mięsień, który już więcej, ja widzicie, na niej międzynarodowych nie jeździłem. Ona się uszkodziła kompletnie wtedy. I poszło, i następną stanęła. Koniec. Bo tam był z jednej strony aparat filmowy, a z drugiej strony wyrzucony piasek, bo to na stadionie olimpijskim był, tylko ostatnia konkurencja olimpiady. Ten piasek. A przepisy nie pozwalały zacząć od pierwszego elementu, tylko po prostu to, co nieskoczone. Więc ja miałem tylko tyle miejsca, żeby postawić ją bokiem i próbować z półtora funta dosłownie skoczyć taki wagon. No więc się odmówiłem. I koniec. Ja myślę, że byłem gotowy, żeby samobójstwo popełnić dosłownie. No, powiesiłem do góry nogami całą ekipę. No ale pojechał Sokołowski i zrobił to samo, identycznie. Na koniu, który nigdy nie stanął na jakikolwiek zawodach. Miał tą samą instrukcję. No pojechał ten Komorowski ostatni, zrobił 48 punktów karnych. Na Dunkanie, który znowuż skakał bez pulbo. No a dlaczego tak pojechał, nie wiem. No ale pewien król powiedział, że ma przejechać obojętnie jak. No niestety ja tego nigdy nie wspominałem, bo ja uważałem, że jeżeli ja byłem powołany do jazdy na olimpiadzie, to ja musiałem mieć dostatecznie dużo własnego doświadczenia i decyzji własnej, jak pojechać na parkurze. A nie to, żeby dostosować się do właściwie złej, powiedzmy, dyktanta tego trenera. Proszę pamiętać, koń nie ma być zgięty w jakimkolwiek kierunku. Ma być prosty. Proszę następny. Głowa do góry. Ręka spokojna. Żadnego pociągania wozami. No, wygrałem parę tych. Byłem w ekipie wygrywającej Puchar Narodów w paru miejscach. W Belgii, na Łotwie, w Rydze, w Talinie, w Warszawie. Nie wygraliśmy pierwszy, ale dwa razy byłem drugi, znaczy w ekipie. Ja tutaj nie wygrałem tak dużo, ale dla mnie chyba to wygranie tego pierwszego konkursu, kiedy tą flagę ścieślizorowskośmy ściągnęli. Chyba to był największy, najprzyjemniejszy moment mojego kariery jeździeckiej. Jak ta hitlerowska flaga szła na dół, a nasza szła do góry, a cała publika stała naokoło i wyła, dosłownie.